Dziękujemy. Lato w MIG to warsztaty teatralne z językiem migowym, realizowane w formie dwutygodniowych półkolonii w ramach programu Lato w Teatrze. Jest to projekt, w którym wspólnie z młodymi uczestniczkami i uczestnikami możemy stworzyć coś wyjątkowego. Tworzymy spektakl i ten spektakl tworzony jest przez dzieci na każdym etapie, oczywiście ze wsparciem instruktorów. Do tyłu i noga 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy dwie zapadnie. Pierwsza z nich jest tutaj, jest dość mocno widoczna, a druga znajduje się pod tymi podestami. A podestami są? Zapadnie uruchamiane są podczas spektaklu, jeśli na przykład chcemy uzyskać efekt, że ktoś nagle zniknie pod ziemią, bądź wyłoni się właśnie z podziemia w takiej atmosferze tajemnicy. Musieli ustawiać jakieś, tworzyć dźwięki, które właśnie będą przypominać szum deszczu bądź pioruny. I to jest właśnie jedna z takich maszyn, która wykorzystywana była bardzo, bardzo dawno temu, a teraz już jest tylko i wyłącznie wspomnieniem. A jeszcze jest jeden stary mechanizm, jaki poleć było wykorzystany, ja to już wytworzył jej. Jak myślicie, patrząc do góry, ile ta wieża ma metrów? Raczej 5 kilometrów. 70 metrów do góry. Teatr się tym różni od kina, że w kinie puszczają wam film, możecie sobie go zapozować za chwilkę, możecie sobie zapozować. W kinie nie, ale w domu i oglądacie cały czas, tak? To jest na taśmie, wszystko jest puszczone raz i idzie. A w teatrze wszystko się dzieje na żywo. Aktorzy są na żywo, technika jest na żywo. Nie mamy tutaj miejsca, gdzie możemy magazynować osobnego pomieszczenia, więc korzystamy z tego, że jest wysoki, że tak powiem, strop. I tutaj są mieszane kostiumy z różnych spektakli. Lato w MIG to warsztaty, w których stawiamy na pracę z dziećmi metodami niewerbalnymi, a więc bazującymi na ruchu, obrazie, geście i języku migowym właśnie. Dobrze. Znaki migowe mogą być powiązane z kształtem literki, ale mogą też być powiązane na przykład ze znaczeniem nazwiska. Czyli na przykład jeżeli mamy nazwisko, to będzie znak, który pokazuje nowy. Nowa, nowy. Czyli takie skojarzenia.
najpierw będziecie widzieć obrazek. Jakie zwierzę wyrosnie dla Was jedno. Tak wygląda mój znak migowy. Jest to kształt dłoni literki E. Od mojego imienia. Edyta. Każda osoba ducha ma swój znak migowy. Nie chce nam się kierować. Jest taki skrót. No i teraz mam do Was pytanie takie, czy chcielibyście sobie nadać swój własny znak migowy? Razem z dziećmi przygotowaliśmy plakat zapraszający na spektakl przygotowany przez dzieci oraz zaproszenia dla bliskich, a także nagraliśmy zaproszenie w wersji wideo, gdzie dzieci mówią po polsku, po ukraińsku oraz w języku migowym. Zapraszamy na wystawę Internetowe chochliki. Jak gniecie w internecie. Година 16:00.